myślę, że do samego końca było ciężko w to uwierzyć. Chyba dopiero ten mecz, który zagraliśmy w Chorwacji, wygrany, uświadomił nam, że jesteśmy naprawdę blisko, że już naprawdę to zrobiliśmy. I później u siebie jeszcze ten mecz końcowy, którym przyprezentowaliśmy jakby ten bilet lotniczy do Chin, ale mówię, do samego końca było to ciężkie do uwierzenia. Ciężko powiedzieć, bo jeszcze tam nie pojechaliśmy, natomiast myślę, że to będzie spełnienie marzeń na pewno dla mnie. Myślę, że ciężkie do uwierzenia i tak naprawdę tak się o Mistrzostwach Europy myślało już w drużynach młodzieżowych, to o Mistrzostwach Świata mało kto myślał, więc to naprawdę będzie wydarzenie, które będzie można wpisać na pierwszym miejscu w CV koszykarskim. Myślę, że jest to ogromny powód do dumy. Nie tyle te 52 lata przerwy, bo myślę, że nawet jeżeli Polska co roku by występowała w tych Mistrzostwach Świata, jest to niesamowite wydarzenie. Najlepsze drużyny, każdy chce zagrać, każdy chce się pojawić w tym składzie, także jeżeli pojadą na Mistrzostwa Świata, to na pewno będzie powód do dumy. Radość.